Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, to kolejny odcinek z Zagrajmy w Might and Magic Heroes Online. Kampania rycerza, mój rycerz na 29 poziomie, w drodze do poziomu 30, mniej więcej w połowie. Przed nami kolejne zadanko na zwiady z głównej linii fabularnej. Mamy porozmawiać z kapitanem zwiadu i oczywiście pomóc mu w walce ze skażonymi pustką, skażonymi magią pustki, wojskami Sandro. No więc stajemy do tej bitwy. Zepsuta przystań. Przychodzisz w poszukiwaniu prawdy? Wiedz zatem, że wszystkie wasze prawdy to zwykłe kłamstwa. Kłamstwa zamknięte w murach katedry. Masz rację, dezerterze. Przychodzę w poszukiwaniu prawdy. Prawdy o tym, co skłania wiernych żołnierzy, by odwrócili się od Imperatora. Co czyni z nich zdrajców. Zdrajców, którzy zasługują na najwyższy wymiar kary. Prawdziwa zdrada to twoje istnienie. 26 tysięcy siły bojowej, mój przeciwnik 17 200. Atakujemy tych podłych zdrajców. Skażeni fioletową, jakby to mawiał zmarły Sir Terry Pratchett, oktarynową falą magii. Rycerze, przystani. Ula la 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 la. Dobra, łucznik dostanie wsparcie i będzie strzelał do tych ło. Mam nadzieję, że to łucznika. Tak, łucznika. Zasadziłem. I kolejna salwa w piechurów skażonych magią. Tu nadchodzą czempioni. Dobra. Tych dwóch zabiję, tych trzech. 24. Dobra, tłukę w piechurów, zawsze to coś. Tu moi oskrzydlają kawalerzystów zepsutych pustką, opętani pustką. Zatłukę tutaj te wojsko piechurów, zawsze to strasznie wolno mi się wojska poruszają. No iż mało ich zostało. I niestety aniołowie, ajajajajajajajaj. Aniołkowie, dobrze, no to tutaj leczymy. Leczymy i na razie staniemy w miejscu. Ała, 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 ała. I moi czempioni podjadą tutaj. I atakują serafów skażonych pustką. Tylko co zrobimy z tymi? Zabijemy ich. To byli łucznicy. Kusznicy. Bum, i nie ma ich. Ulala. Tu łucznicy strzelają. Tutaj kawalerzystów powstrzymamy. Czempioni, atakujcie serafów. Serafowie. Co ja mam? Możliwie kapłanów. Oj, oj, czempioni. Na szczęście tutaj
moje blaski chwały zaatakują czempionów. Ładnie. Te blaski chwały zaatakują tych kawalerzystów. Też ładnie. Tu kapłani podejdą i hukną serafom i zniszczą serafów. Bardzo dobrze. Sam na siebie to rzuci i się uleczy. Kapłani. Bum. Dobra, atak prewencyjny. Będziemy oddawać piersi na razie. Salwa. Naraz. Ładnie. Zasypałem pociskami. I subcio. Czempioni od tyłu. Szarża. Polegli w walce. Tych zabić tych kawalerzystów. I kawalerzyści polegli. Tu się przesuną. Kapłani ożywiają czempionów. Tu kapłani stoją w miejscu. Bardzo dobrze. Rozkaz wodze dla łuczników. Obstrzelamy pretorian, którzy zostali skażeni pustką. Tak, najpierw salwa płonących strzał ich powita. Ładnie. A teraz salwa zwykła, kolejnych kilkudziesięciu. Umrze zanim do mnie dojdzie. Ładnie. A teraz czempioni robią najazd. I kolejna partia zabita. Natchnione natarcie jeszcze rzucimy. Dobra, ja sobie tu wycofam tych. Blaski chwały za plecy kapłanów. Tu blaski chwały zaatakują z boku. I przetrzebią. Tu się bronią kapłani. Tu uzdrowimy blaski chwały. I ładnie. No i w miarę z niewielkimi stratami 1600 punktów z Wój Sanktuarium. Co, straciłem 7 jednostek, 3 blaski chwały, 4 czempionów. No czempionów trochę szkoda, bo kosztują w zakupie w krysztale, którego aktualnie nie posiadam. Ale mimo wszystko straty niewielkie w porównaniu do przeciwnika. No i mamy kawałek, krok dalej posunięto w linię fabularną dzięki zwycięstwu. Na razie wyglądam jak jeździec bez głowy w tym momencie, bo się nie wczytały tekstury. Ktoś mógłby się mnie zapytać, dlaczego trzymam kapłanów w armii, kiedy powinienem używać już jednostek wyższego poziomu, ale niestety rycerz ma tą wadę, że nie posiada czaru leczenia jednostek elitarnych. Kapłan może nie mieć kapłana, czy kleryk może nie mieć kapłanów w armii, bo potrafi rzucać czaru zdrawiające jednostki właśnie pokroju blasku chwały czy czempionów. Ja niestety nie mogę, więc
Jeden oddział kapłanów to czasami za mało, dlatego używam dwóch i na razie mi to całkiem sprzyja, bo kapłani mogą leczyć właśnie jednostki wyższego poziomu, ja mogę leczyć kapłanów i tak to się jakoś zazębia. Pogadajmy z kapitanem. Kapitan zwiadu. Lasy na południu są dobrze strzeżone. Nikt nam nie wejdzie bez pozwolenia komendanta Hrodgera. Porozmawiaj z kapitan zwiadu. Udaj się do Hrodger. No dobra, wracamy do Hrodgera w takim razie. Co nam pan Hrodger powie? Jestem ciekaw. Hrodger musi się wczytać, bo on stoi zapewne tu. O właśnie, tu. Albo nie wiem, gdzie on stoi, bo je cofnęło. No kurczę. Ile razy będzie mnie cofać? To była magiczna teleportacja. O, widzicie? To się nazywa magiczna teleportacja. No, o. Dobra. Zobaczymy się już przy kapitanie Hrodgerze, jak mi się tekstury powczytywają. No dobra. Jesteśmy już przy panie Hrodgerze. I co my tu możemy? Hrodger, powiadasz, że nasi towarzysze dołączyli do sekty? Smutna to wieść, ale niezbyt zaskakująca. Kapłani z Lifchfels jasno dali do zrozumienia, że mają inne priorytety niż los zwykłych żołnierzy. Porozmawiaj z kapitan zwiadu, udaj się do Hrodger. 6250 punktów doświadczenia. To dobrze, co teraz? Udaj się do magicznej bariery. Zapewniam cię, że bariera utrzymująca tkaczy światła w ich azylu jest nienaruszona. Ale jeśli kościół nie ufa moim meldunkom, idź na południe i przekonaj się na własne oczy. Dobrze, pójdę. Pójdę, ale w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.